Cześć, nazywam się Weronika Draus, jestem tegoroczną absolwentką. Nazywam się Julia Kościńska, jestem studentką czwartego roku. Nazywam się Przemysław Palarz, jestem studentem czwartego roku. My name is Martina Spetlova, I'm a fashion designer from London. Janusz Noniewicz, kierownik Katedry Mody. Ta katedra powstała, żeby zrobić tutaj jakiś taki rodzaj eksperymentu. Mój dyplom nie jest na określony sezon, nie jest również dla określonej płci. Tworząc kolekcję dyplomową, zaczynam od znalezienia inspiracji. Skupiam się przede wszystkim na opowiedzeniu konkretnej historii. Żeby połączyć te dwa nurty, to znaczy wykształcenie akademickie i solidne, zawodowe przygotowanie, zaprosiliśmy do katedry projektantów z całego świata. I'm an external lecturer on Academy of Art in Poland. This year I'm working with Przemek on his diploma. Sam proces trwał około 10 miesięcy. Zacząłem bawić się z konstrukcją, z dekonstrukcją. Psuję, rozdzieram. Staram się eksperymentować. Discuss the concept. Tworzę patchworki, łączę materiały. Układać poszczególne części ubioru. Używałam sito druku. To work on the shapes, on the designs, on the textiles. I try to help him to develop and look at the concept in different ways. Projekty, które robią studenci, nie muszą być projektami użytkowymi, czy też funkcjonalność, użytkowość nie jest w nich najważniejsza. Akademia i Katedra Mody to rodzaj eksperymentu. Trzeba na to patrzeć nie tylko jako na ubranie, ale też jako na pewnego rodzaju wypowiedź artystyczną. Basically, I try to make his collection better than what it would be than if he worked on his own. Wielka praca nad sobą. Jestem bardzo zadowolony z tego. W tym momencie jestem okropnie zmęczony. Obrona jest stresującym elementem naszej tutaj drogi. Przed obroną czuję się zdenerwowana. No to jest zawsze stres. Pokaz już jest raczej odpoczynkiem i frajdą. Katedra Mody zmieniła strasznie moje pojmowanie świata sztuki i mody. Doceniam to, że tutaj mamy taką kreatywną wolność i tak naprawdę możemy robić co chcemy i nie musimy się przejmować. Na pewno nauka na katedrze bardzo dużo mi dała. Otwiera głowę i poszerza horyzonty i jestem bardzo wdzięczna za to, że mogłam się nauczyć tutaj tylu rzeczy. Wydaje mi się, że gdybym tutaj nie studiował, byłbym zupełnie innym człowiekiem.